Wiosennej tradycji w Poraju stało się zadość. Aż trudno uwierzyć, ale Polonia zremisowała po raz ósmy w 9. meczu. Jaki sposób na przerwanie tej pasy widzi Rafał Psonka? Strzelać po prostu więcej bramek niż przeciwnicy. No, łatwo się mówi, ciężej wykonać. Wydaje się, że już prowadzimy 2-1. Mecz się powoli układa, mamy inicjatywę, ale wystarczy moment i z 2-1 robi się 2-3. Cudem praktycznie uratowaliśmy ten punkt. Niektórzy mogliby powiedzieć, że w ciemno. I tak strzelimy tą bramkę i tak, no bo wiadomo, tak jak pan właśnie powiedział, remis za remisem, no ale niestety, no, taka jest piłka. Z podziału punktów również goście nie byli zadowoleni. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, no i na pewno smuci nas to, że nie wywodzimy stąd 3 punktów, tylko 1. Mieliśmy swoje sytuacje, prowadziliśmy w końcówce spotkania i po stałym fragmencie straciliśmy bramkę niestety. Te bramki, szczególnie Lukasa Cmylika, dzisiaj bardzo ładne tutaj wypracowaliście. Tak, Łukasz bardzo nam dzisiaj pomógł i robił akcję do przodu również i w defensywie dobrze się spisywał, także wielka dla niego szacunek za ten mecz. Pozostaniecie w czwartej lidze na kolejny sezon? Tak, oczywiście zostaniemy w czwartej lidze. Wyróżniającym się zawodnikiem rezerw Piasta był Lukasz Cmylik ze Słowacji. Trener czekański był dla niego pełen uznania. Ja myślę, że to jest chłopak, który ma niesamowity potencjał. Miał trochę problemów zdrowotnych, trochę innych spraw poza nami. I no, ja myślę, że jak dostanie się do... Nie wiadomo, czy zostanie u nas w jedynce, czy pójdzie, ale życzę mu... Tam, gdzie będzie grał, życzę mu wszystkiego najlepszego, bo jest chłopak naprawdę sumienny, bynajmniej ja z nim nie mam żadnego problemu, dogadujemy się, on pracuje tyle, ile może w danym momencie dać, bo tak się umówiliśmy i myślę, że zrobił tutaj różnicę w tym spotkaniu, było to widać pod każdym względem i umiejętności piłkarskich i motorycznych. Trener Marek Mandla, rozmawiając z nami po meczu, nie wiedział jeszcze, że to jego ostatni mecz w roli trenera Polonii. Nie, no denerwować to, wie pan, no, może taka moja ekspresja, w domu po mnie żona krzyczy, to ja muszę się tutaj wyżyć, bo trzeba to z siebie gdzieś tam wyrzucić, prawda? No znowu remis, no cóż mogę więcej powiedzieć, szczęśliwy czy pechowy, ale remis. Muszę szukać pozytywów, znając wyniki tej kolejki mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy jedynym zespołem niepokonanym, niech tak zostanie. Po 28 kolejkach ekipa z Poraja zajmuje 12 miejsce w czwartoligowej tabeli. Zapowiada się twarda walka o utrzymanie do samego końca, a wszystko to pod czujnym okiem kamery Radia FON.